Witam Was serdecznie, z tej strony Bożydar Plackowski z kanału TIG Masters. Dzisiaj Wam opowiem, czego użyłem do spawania naszego pudełka, pachwiny i spoiny do czołowej w ostatnim odcinku. Opowiem Wam o tym, jaki drut, jaka porcelanka, ile gazu, jakie ustawienia spawarki miałem. Ale na początek, to co jest najważniejsze w każdym warsztacie do spawania TIG-iem. Parzona kawusia. Zapraszam na film. Zacznijmy od gazu. Gaz ustawiłem sobie na manometrze 10 litrów na minutę. Wynika to z tego, że miałem porcelankę piątkę założoną. Oto porcelanka piątka. Ceramika do spawania aluminium. Można nią też spawać stal czarną i nierdzewną, ale przy nierdzewce nie powinno się tego stosować. Zresztą przy stali czarnej też bez soczewki nie powinno się spawać. To jest przede wszystkim do spawania aluminium. Uniwersalna i najlepiej się sprawdza przy spawaniu aluminium. Zwykła porcelanka piątka do palnika SR9. Użyłem tej porcelanki dlatego, że na przykład jakbym wziął, tutaj mamy siódemkę. To jest siódemka, a to jest piątka. Siódemka o wiele szerzej rozprowadza gaz, a tam gdzie jest gaz, tam się tworzy spoina. Im szerzej rozprowadzamy gaz, tym szerszą spoinę uzyskujemy. Tego typu siódemkę na przykład można użyć na czwórce, piątce, blasze, spoina doczołowa, gdy chcemy szeroką spoinę, a nie na tego typu blachach, materiałach, gdzie mamy dwójkę blachę i chcemy mieć jak najcieńszy, ładną spoinę, po prostu estetyczną. To jest do większych elementów spawania, do grubszych. Piątkę użyłem. Jeśli używamy piątki, to gazu powinniśmy użyć około 10 litrów. Ogólnie przyjmuje się dwukrotność wartości nominalnej porcelanki, dwukrotność gazu. Czyli jeśli mamy piątkę, dajemy około 10 litrów. Możecie też testować, na przykład, czy pójdzie na 8 litrach, na 7 litrach. No, na 7 może już być ciężko, już mogą być pewne problemy. Spaw może wyglądać mało estetycznie. I tutaj przejdźmy do tego, jaki błąd popełniłem, kładąc tutaj pierwszą spoinę na tym pudełku. Jakoś z rozpędu wziąłem piątkę, założyłem, otworzyłem gaz i ustawiłem też 5 litrów gazu po prostu. Nie myśląc, po prostu jakoś z automatu piątka porcelanka, dałem 5 litrów gazu i mi wyszedł tego typu spaw. Tutaj nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale na samej krawędzi spawu pojawia się taka czarna kreska z jednej i z drugiej strony. Nie ta, którą ja sobie zaznaczyłem tutaj ten spaw, tylko na samej krawędzi spawu widać takie czarne, delikatne okopcenie. Tak samo ten spaw wygląda całkiem inaczej niż na przykład tutaj, o ten. To już był spawany na poprawnej ilości gazu. A ten był spawany na 5 litrach. I tutaj dzięki tej mojej pomyłce można zauważyć różnicę. 5 litrów. A tutaj mamy na przykład 10 litrów już poprawnie. Całkiem inaczej ten spaw się układa, jest bardziej płaski i nie ma tej takiej czarnej grani. Jest ładny, biały nalot, który świadczy o tym, że było czyszczenie materiału w trakcie spawania. Czyli porcelanka piątka do tego typu spawów. Drut spawalniczy, znaczy spoiwo, materiał dodatkowy. To jest materiał, tutaj mamy aluminium, blachę 2 mm, średnica drutu 2,4 mm. Użyłem średnicy 2,4 mm, żeby po prostu nie pędzić jak zwariowany z podawaniem drutu, ale można by zrobić to, jak już sobie bardziej opanuje spawarkę, to zrobić coś podobnego, tylko że na drucie 1,6. Wtedy te spawy, odstępy między jednym podaniem drutu a drugim podaniem drutu będą o wiele mniejsze. Wtedy łuska będzie o wiele gęściej ułożona. Z tym, że po prostu na początku, jeśli nie potrafisz jeszcze opanować podawania drutu, to z 1,6 możesz mieć problemy, bo jego trzeba o wiele więcej i szybciej podawać, żeby wypełnić jeziorko. Tutaj po prostu sugeruję wziąć do tego typu spawów drut 2,4. Ja używam praktycznie tylko i wyłącznie ALMG5. I do tego typu spoiny można zacząć od 2,4 mm. Jeśli weźmiesz sobie 1,6 mm, to jeśli nie masz wprawionej ręki, to nie będziesz go w ogóle czuł w rękawicy, bo to już jest na tyle cienki drut, że jest trudno go wyczuć. A 2,4 fajnie czuć
A po drugie, też zauważysz na pewno, że jak masz taki kawał drutu wystający za sobą, to on ci będzie się w ten sposób wahał. Jeśli nie masz właśnie opanowanej ręki, to nie będziesz go potrafił tutaj ustabilizować sobie i podawanie drutu będzie wyglądało w ten sposób i nie będziesz mógł podać idealnie w jeziorko spawalnicze tego drutu, tylko on ci będzie się uciekał w jedną stronę, w drugą stronę. Zwłaszcza 1.6, bo 1.6 jest jeszcze, przez to, że jest cieńszy, to jest miękki bardziej i jeszcze bardziej ci będzie dyndał, a po drugie nie będziesz go czuł w rękawicy, nie będziesz mógł go podać odpowiednio. Także jak chcesz zacząć tego typu dwójkę blachę spawać, czy to na takim spawie, czy na pachwinie wewnętrznej, czy doczołowo, sugeruję zacząć od drutu 2.4. Bo na przykład jeśli weźmiesz 3.2, on już jest rzeczywiście gruby i o wiele sztywniejszy, nie dynda się, tak? Ale znowu 3.2 odbiera o wiele więcej temperatury. Trzeba wtedy użyć o wiele więcej mocy amperażu, żeby skompensować niedobór energii spowodowany odbieraniem jej przez drut 3.2. A poza tym do dwójki blachy niepotrzebny jest drut 3.2, bo to jest za dużo materiału dodatkowego. Tutaj sugeruję właśnie wziąć 2.4 ze względu na to, że czuć fajnie w rękawicy, nie dynda się tak z tyłu za tobą. Albo nawet możesz tak zrobić, jeśli nie potrafisz jeszcze go opanować, tego wahania się, obciąć sobie go w połowie, wtedy będziesz miał o wiele większą kontrolę nad tym, jak go podajesz. Drut mamy, czyli 2-4 mm, porcelankę piątkę, elektrodę. Elektrodę tutaj mam także 2-4 mm, można by to zrobić też fajnie na 1.6, 1.6 elektroda, 1.6 drut i wtedy ta spoina byłaby jeszcze taka delikatniejsza. Ale na początek wziąłem elektrodę 2-4 mm zieloną. Ja mamy tu ją mamy. Tutaj mamy elektrodę zielona. W ten sposób oznaczają producenci elektrody. Mamy zieloną. Ja przede wszystkim używam zielonej do aluminium. Złotej także. I złotą także spawam stal, czarną czy nierdzewną. Zielona jest o tyle fajna, że ona robi ten spaw na aluminium bardziej właśnie wpadający w kolor lustra. Tutaj nam to jeszcze nie wyszło ze względu na ustawienia spawarki. Muszę nad tym popracować. To pewnie będzie balansem. Jeszcze muszę zejść głębiej z balansem. Ale to jest typowo przeznaczona elektroda do spawania aluminium. Jest to praktycznie czysty wolfram. On posiada, elektroda składa się z 99,5% wolframu, pozostałe 0,5% to są chyba tylko zanieczyszczenia. Ona się charakteryzuje tym, że jest w cudzysłowie dosyć miękka. Niektóre spawarki nie radzą sobie z zieloną elektrodą, nawet jeśli są ACDC i zaczynają ją w trakcie spawania wypalać. Można wtedy zauważyć, jak ta elektroda jest tak rozciągana ze względu na wysoką temperaturę, rozciągana i wciągana do spawu. Tutaj akurat z moją spawarką nie ma tego problemu. Ona tworzy fajną, stabilną kulkę, która się nie powiększa z biegiem czasu. Tutaj na przykład przyspawaliśmy całe to pudełko i tak jak ustawiłem balans, taka kulka się zrobiła i taka kulka pozostała przez cały czas spawania tego pudełka. A tutaj już mamy kilkadziesiąt centymetrów spawów. Na innych spawarkach miałbym ten problem, że ona by się zaczynała powoli skracać i musiałbym ją w pewnym momencie wysunąć z porcelanki jeszcze odrobinę, bo parowałaby. Tutaj fajnie sobie spawarka poradziła z zieloną elektrodą, która jest dosyć delikatna, można powiedzieć. Także tak. Jakich ustawień użyłem? Tutaj sobie poheftowaliśmy to pudełko prądem 140 A na dwutakcie. Szybkie uderzenia, bez prądu startowego praktycznie i bez prądu wygaszania. Tutaj było po prostu, jak mogliście zauważyć, szybkie uderzenie, żeby tylko nadpalić krawędzie. Tutaj mamy jedną część niepospawaną. Żeby tylko delikatnie nadpalić krawędzie i nadmiar materiału z tych krawędzi, żeby się zlał do środka i nam utworzył taką niewielką spoinę łączącą. Tu mamy i tutaj także mamy. To było 140 A do heftowania. A do samego spawania na początku wziąłem 110 A, tak jak mówiłem w poprzednim filmie. Z tym, że po pierwsze miałem błąd, bo miałem za mało gazu. Przespawałem to 110 A jedną czy dwie spoiny, a potem zszedłem do 90 A.
90 amper jest fajnym prądem tutaj w tej sytuacji, bo można sobie powoli dodawać drutu, nie trzeba się śpieszyć. Oczywiście da się to bez problemu przespawać 110 amperami, ale to już trzeba troszkę lepiej opanować spawarkę niż pierwsze kilka spawów. Także całe to pudełko jest spawane poza tą właśnie nieszczęśliwą spojną z małą ilością gazu na 90 amperach. Balans miałem ustawiony na 60 i częstotliwość. Na początku zacząłem z częstotliwością 160 Hz, ale zszedłem do 130 i przy 130 Hz już było fajne czyszczenie. Także ten spaw też się poprawił troszeczkę i zaczął się robić właśnie taki szklisty. Na początku był trochę matowy, to czyszczenie było za słabe, ale potem jak zszedłem trochę niżej z balansem i z częstotliwością, to już się poprawił. Jeśli będą jakieś pytania czy wątpliwości, jeśli chodzi o spawanie tego typu pudełka, to dawajcie znać w komentarzach, postaram się Wam odpowiedzieć. A jeśli nie będę potrafił odpowiedzieć pisemnie, to na pewno nagram na ten temat jeszcze jakiś film, jeśli chodzi o spawanie tego typu konstrukcji tak zwanej. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, żebyście byli na bieżąco i pamiętajcie o polubieniach. Jeśli chodzi o newsletter, to w linku w opisie pod filmem macie adres, pod którym możecie się zapisać na newsletter. Jak na razie jest tam szablon do nauki podawania drutu, oczywiście darmową do pobrania, a w przyszłości będziecie dostawać informacje, których tutaj nie jestem w stanie na filmie podać. Pełne ustawienia spawarki, rodzaje drutów, ilość gazu, jaką trzeba podać, ustawienia amperażu, balansu i tak dalej. To wszystko będziecie otrzymywać pełną porcję wiedzy na newsletter. Każdy z Was będzie mógł sobie wtedy z tego skorzystać w dowolnym momencie. Nie będziecie musieli szukać po filmach, tylko otwieracie swojego maila i macie dostęp do pełnej bazy danych. Na razie, trzymajcie się.